Cześć, to Macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii House Flipper 2, wersja demo. Dobra, zabieramy się, słuchajcie, tutaj za robotę. Widzę, że czeka nas tutaj czyszczenie, mycie i tak dalej, tego wszystkiego. Patrzcie, nawet po suficie. Dobra, 18 plam, no trochę tego tutaj jest. To tak ma wyglądać, mam nadzieję, że to będziemy po prostu myli później, to znaczy myli, malowali. Na podłodze też? Też, oczywiście. O, jest szkło, to tutaj będzie odkurzacz zaraz w robocie. No tego jeszcze nie robiliśmy. Dobra, ile plam? Jeszcze dwie. To się liczy jako plama? Nie, to nie ta plama była, tutaj jeszcze jest. Zaraz się rozejrzymy, może tą plamę tu. Dobra, i teraz okna, umyj okno. A, tu mamy takie coś, dobra. Jestem ciekawa, słuchajcie, czy twórcy dodadzą to, co było w poprzedniej części, że będziemy ulepszać te nasze sprzęty, tak? Dobra, to też już czyściutkie. Dobra, to też myjemy. Że później, wiecie, te nasze myjki były szybsze i tak dalej, nie? A, to otwórz. Nie, ja chcę umyć. Ja chcę umyć. Jak umyjemy, to otworzymy. Dobra, to też sobie otworzę. Tutaj też jest do mycia. Bardzo przyjemnie na razie mi się gra. Zobaczymy, jak ten, czy... podejrzewam, że na tym to się tylko skończy to demo, ale jak kiedyś by doszły zadania, zlecenia, to byłoby to całkiem niezłe. Jest, no, całkiem inny... Aha, nie, myślałam, że jest do umycia. Całkiem inaczej się w to gra. Chociaż zasada ta sama, ale chodzi o to, że no na przykład macie, możemy sobie użyć jakiegoś detergentu, coś takiego, nie? Dobra, tutaj są jeszcze plamy. Dobra. Gdzieś na suficie? Tu. Okej, okay. Tu już doczyszczone, tutaj mamy też wszystko umyte, wszystko. Tu okej, okay. Tutaj trzeba umyć. Dobrze, tu jeszcze gdzieś jakieś jeszcze są gdzieś plamy. Okno czyste, można otworzyć. Na schodach? Nie, tu, dobra, widzę. Dobra, tu poczyszczone, teraz tak, zobaczmy odkurzacz. Tego jeszcze nie próbowaliśmy, o. Odkurz brudy. Wrażę, że jestem kobietą, ale nogi takie średnio kobiece mam wrażenie. Dobra. A tu? Tutaj też są brudy. Halo. Ale dopiero jak się posprzątało, to te brudy się znalazły, nie? Dobrze, tu brudy odkurzone. Czy tu są brudy? Tu brudów nie ma. Tu też nie. A tu? Tu też czysto. Dobra. O, teraz tak, zadania, zobaczmy, kup, kostki, malowanie, okej. Dobra, weźmy, kupmy tą farbę, zacznijmy może od tego. Jest malowanie, dobra, weźmy ten... Teraz jest chyba napełnione. Dobrze, a jeszcze takie pytanie? To wszystko mam teoretycznie, prawda? Pomalować. Czekajcie, jak to... Zmieni rozmiar. O, o, jaka luneta może być, patrzcie. Dobra, może być na 3. Zmieni rozmiar, wyznacz obszar. Tu. Nie, od tego chciałam. Wróć. Powiedzmy, że całe to. No, dobra. Aha, to tak działa, dobra. Okej. Okay. Ciekawe. A ja mogę się podsunąć? Mogę. A, przepraszam, wokół okien? To ja będę mogła malować? Halo? Dobra, to chyba pomalowane. Teraz tak, wyznacz obszar znowu chcę. Ej, nie mogę koło okien malować! Bu! Dobra. To teraz tu wyznacz... O, a, chyba farby trzeba też nabrać, nie? O, dobra. To jest chyba pomalowane. Nie, tutaj tak jakby... To jest w ogóle.
Dobra, tu mi nie domalowało, bo farba się skończyła. Okej. Dobra, rozumiemy. To teraz tak, tu wyznacz obszar. Od tego do tego. Daj trochę farby. No dobra, czemu w niektórych miejscach ja mam problem z malowaniem? Dobra, teraz leci. Fajne to jest, muszę wam powiedzieć. I patrzcie jeszcze, tak jak zajedziecie tą farbą, to widać czasami, że... Dobra, tutaj muszę chyba obszar malowania zmniejszyć. O tak. O, widzicie, to takie sensowne jest, że nie można sobie machać tym pędzlem, jak tylko się chce. O, a tu patrzcie, ona się farba skończyła. Fajne to jest, dobra, dawaj. Okej. Dobra, to jest chyba domalowane. A czy takim... Co to... można malować! Można! Dobra. Twórcy pomyśleli o mnie. Dobra, fajna. A czy to się w ogóle zalicza do malowania? Weź tam niżej jeszcze. O. Nie, to się nie zalicza. To jest specjalnie zrobione dla mnie. Dla mojej estetyki po prostu. Dobra, tu jest białe. Daj jeszcze tu. Okej. Jestem w niebo wzięta, naprawdę. Dobra, daj jeszcze tej farby trochę. I daj tu. Okej, to domalowane. Jestem szczęśliwa. Ha! Super. No i teraz wygląda to jak u ludzi, w sensie jak u mnie. Dobra, tu chyba musimy zmurować. Okej. Ja mogę to jakoś powiększyć, nie? A, bo to się grubość brało i tak. Dobra, i teraz dawaj tu. Ej, super! I teraz tu, tak, tak, grubość. Grubość, tak. Ej, nie... Nie do końca tak to miało wyglądać, to miało być tu. I teraz grubość jest do tego. Czemu tu tak krzywo mi to wychodzi? No tak. No postaw już tą. Siebie... A, bo pierwsza miała być wysokość. Potem miała być grubość, nie? O. Tak, i teraz góra wyszła. I teraz tu. I do tego. Dobra, już opanowałam. I teraz też tu. Góra. Ale bez tego, źle. Tu. Do góry. Ej, fajnie się to buduje. Dobra, to możemy teraz ten obszar też pomalować. Dawaj tu. Dotąd. Weź daj o... lunetę, że tak powiem. I lecimy z tym koksem. A ciekawe, czy sufit też można pomalować. Zaraz zobaczymy, bo nie wiem, czy nam zostanie, słuchajcie, tego. Pole. O, tak to ładnie można nazwać. Czy pole nam zostanie? Jeszcze trochę tam coś zostało, ale to chyba o tą ścianę chodzi. Zaraz zobaczymy. Tutaj jest, widzę. Weź farby. To jest chyba dobrze wymalowana. Weź stąd. A co, to jeszcze nie skończone? Nie, no już skończone. Dobra. Tu wyznacz nowy obszar. O. No, fajnie pod tą listwą się maluje. Belką właściwie. Ja mam wrażenie, że lepiej mi się maluje, słuchajcie, małym pędzlem.
takie moje wrażenie. Dobra, zostaw to. Teraz musimy tutaj ściankę chyba znowu wybudować. Patrzcie, tak, tu i tu. Dobra, teraz tu, bez tego. Okej, okay. No skończ to. Teraz tu. Dobra, i teraz tak, stąd. Okej, okay. Z tej strony chyba już nie. Dobra, to zobaczę, czy ja to mogę pomalować. Weź tu farbę. A jest obszar do pomalowania. Ale wiecie co? Chyba ta ściana nie miała być malowana. Bo nie idą mi pola. Czekajcie, pola, farba. To. Panele tu jeszcze są. Chyba... Nie, panele mają iść tu. Ale to czekajcie, to panele to się tak robiło, nie? Co prawda od kiedy tak się robi pod panele, bo pod panele to się raczej kładzie chyba tą piankę, czy jakieś takie maty. Chyba, że to są bardziej płytko panele, no to już się nie kłócę. Dobra, dawaj. I teraz... kostki jakieś? Dobra, to. Dobra, wygląda. Teraz tak, zostaw to. Tu kolejne. Ciekawe, powiem wam, że trzeba po prostu się przyzwyczaić do nowej wersji gry, jak się zacznie grać, bo tak to całkiem fajnie, całkiem przyjemnie, nie? O, od razu i jeszcze tutaj, dawaj ten. Zastanawiam się, gdzie ja jeszcze mam to pomalować? Może o sufit chodzi, zaraz zobaczymy. Bo tam też chyba mówiłam, że w jednym miejscu był sufit ciemny. No ale też tam to zostawić takie niedomalowane, to też tak dziwnie wygląda, nie? Dobra. I teraz dawaj to. Gdzie ten panel? Tu. Dobra. To jest zrobione z tego, co widzę. To teraz tak. Tu mamy kup rzeczy. O, to chyba jest jeszcze do pomalowania. Zaraz zobaczymy. Dajcie to. Tak, bo tu jest pokazane. Ale to zaczęłam malować, to ja to też i skończę. No bo tu... No gdzież tak zostawić? Zresztą powiedział, dokończ jak chcesz. No. Więc ja dokończę jak chcę. O, i farba się skończyła. Daj trochę farby. Dobra. Tak patrzę, czy za tą belką dociągnięte jest. Można tak? O. Teraz na pewno dociągnięte. Okej. Okay. Weźmy jeszcze ten sufit, bo to podejrzewam, że chodzi o sufit. Patrzcie, tak. Tak, chodziło o sufit. Tutaj sobie takie kółeczka pokręciłem, bo dlaczego by nie? Miejsce mojej myszy na biurku się mi kończy z tymi kółeczkami. Co to było? Dobra, to już chyba zrobione. Daj trochę farby. Uzupełnij wiadro. Czyli muszę kupić nową. Dobra, już kupuję. Kup, postaw. O, dobra. I dawaj teraz tu. Mam nadzieję, że to wszystko i to mi wystarczy, tak? Ten obszar, czekajcie. Tak, to już będzie ostatni, tak mi się wydaje. Tak, mamy to. Okej, okay, zostaw to. To mogę sprzedać z tego, co rozumiem. Tak. Dobrze, i co my tu teraz mamy? Kostki. Co to są kostki?
Czy chodzi o wyburzanie? To ja po to tą ścianę malowałam, żeby teraz ją wyburzyć? No tak jakbym robiła po kolei, to bym nie musiała. No to cała ja. Dobra, kostki. Mogę od tej mańki? Muszę przyznać, że mi się to podoba. Fajne. A czemu to jest nazwane kostki, to za groma nie wiem, jak się to ma do kostek. Ale zrobione, dobra. Fajne byłoby, wiecie co, gdyby ten gruz został i gdybym musiała go jeszcze sama sprzątnąć. To by było całkiem niezłe. Dobra, z tego wyjdźmy już. Dawaj na łapę. I zostało nam kup. Tak, wszystko do kupienia. Aha, bo tutaj... Ale nie, bo czekajcie, jak tu wejdę... A to tego się nie kończy? Przecież to wygląda durnowato. Dobra, ja to tak zrobię. Dobra. Czy tutaj jest, żeby kupić... drewno? Łydka marmur, mam nadzieję, że to to. A, w ten deseń chcecie robić, dobra. To wiecie co, ja to zrobię jeszcze inaczej. Weź tą płytkę, zostaw, daj to. O tak. A tutaj nie dotegowałam. Dobra. I tutaj też zróbmy tak do trzech. Patrzcie. O tak. O, i tam się położy ten marmur. Cały. Brzydki. A oto. Znaczy oni to by chyba więcej tego marmuru chcieli. Zaraz zobaczymy, co tu jeszcze jest. Bo tutaj jest panele, czyli na podłogę by pewnie chcieli. To dobra, dawaj tu. Anuluj to. Stąd. Powiem wam, że wygodniej byłoby, gdyby w tym momencie moja postać mogła chodzić i się przesuwać, a my jesteśmy stateczni, że tak powiem, i się nie ruszamy. I zdecydowanie wolałabym, żeby jednak postać mi się ruszała. Dobra, zaraz zobaczymy, czy to też o te pola chodzi. Aha, tutaj ja chyba stoję, dlatego ja nie mogę. Ciekawe. Autentycznie, tu gdzie stoję, to nie mogę. Dopiero jak puszczam, wiecie, to możemy się przemieścić. A fajniejsze byłoby, gdyby bez puszczania to działało. Dobra, daj te panele. Okej. A tutaj to oni... Czekajcie, jeszcze... Nie, oni chyba są wszystkie te płytki. Dobra, to anuluj. Daj to... Tak. A nawet jak nie chcą, to będą mieli. O. Zrobimy też trochę po swojemu. Okej. I teraz daj ten. Tak, oni całą kuchnię chcą. Ale żem złapała to. Teraz tu jeszcze. Okej, i to dawaj, ten marmur tu, ten dół. O, i na całość. Dobra. Powiedzmy, że to wygląda całkiem nieźle. Teraz zobaczmy, bo tutaj mi się wydawało właśnie, są grzejniki do kupienia. Dajmy je oba na tą ścianę. Myślę, że tu jeden. Tutaj drugi. Teraz pytanie. One są już kupione, tego się nie montuje, mam rozumieć. Okej. To teraz tak, szafki w kuchni. Dajmy sobie... O, tu się takie te rzeczy zmienia, patrzcie.
Dobra, mi się pierwszy akurat podobał. Kolory są, dobrze. Zostawmy kolory, wiecie co, takie jakie są, ale chcę zobaczyć natomiast, jakie tutaj są możliwości zmiany. Patrzcie, ile kolorów! Wow! Dobra, super. Fajnie, że to jest dodane. I teraz tak, przyciągaj do siatki. Da, tu jedno. Ja wiem, jakiej szerokości jest kuchenka. Postawię cię na razie tu, bo miałam kupić ci dwie. Tu jest kuchenka, patrzcie. Dobra, zostaw. Daj to, przenieś. Super jest to dociąganie do siatki. Naprawdę mega. Bardzo to ułatwia sprawę. Teraz tak, tutaj wiszące. Czy są jeszcze stojące szafeczki? To jest dywan. Zmywarka, dobra. Zmywarkę damy sobie z tej mańki. O, to jest jeszcze wisząca. Dajcie mi tą wiszącą gdzieś. Ja ją... No, na takiej wysokości, że te płytki było widać. Tu są jeszcze dwie. Czy ta się zmieści? Nie. To to damy tutaj nad zmywarkę. Okej. Okay. Co to jeszcze jest? O, jest taka mała wisząca. To to ona pewnie tu miała być. Zaraz się okaże, że jakiś okap mi jeszcze wsadzą. Jest zlew, okej, to może być koło zmywarki. Jestem przyzwyczajona, wiecie co, że to shiftem się trzyma, jak się kupuje i mam problem. Dobra, lodówka, najlepsza rzecz w kuchni oczywiście. Pusta. Ej, ale każdy element można otworzyć, mega. Dobra, teraz tak, tutaj jest regał, to regał raczej tam, ale tutaj jeszcze szafkę wiszącą. Wiecie co, ta szafka chyba miała być tu, a tą spróbujmy umieścić tu. Tak. A tą dajmy tam. O, spoko. A tutaj ta malutka może iść nad lodówkę. Dobra. Jeszcze płyta gazowa. No, i teraz się ustaw. Dobra, jest. Co tu mamy? Dywan. Jeszcze jedna półka? Suszarka do naczyń. No to tu. Zdecydowanie chyba tu powinno to być. Dobra, zajmiemy się też salonem. Jest telewizor. To jest półka, a jest... To jest szafka pod telewizor. Myślę, że jak tu będzie stała, będzie ok. Teraz jeszcze telewizor na szafeczkę. O, spoko. Lampę dajmy może tu. Teraz tak, jest kanapa. Dobrze, niech stanie tu. Mamy krzesło, stół. Dobra, bo tutaj jeszcze gdzieś trzeba jakoś tą jadalnię upchać, nie? Może tu nam się zmieści, bo to jest co? Stolik akcentowy. Powiedzmy, że to jest dekor. To niech dekor stoi tam. Tu jest stół. Ja bym go z chęcią dała tu. Tylko wiecie co? Wtedy kanapę bym przesunęła jeszcze. O tak. I stolik niech będzie bardziej tak. Zacznę teraz te krzesła. Czy ono mi się zmieści? Tu jedno. Tu bym chciała drugie, a tędy już po ludzku trzecie. Dobra, jakoś ich tu upchnęłam. Teraz tak, o, toster jeszcze. Proszę. Co tu jeszcze jest? Blender. O, blender to jest podstawa kuchni według mnie. A, dobrze, jest mikrofalówka. Dobrze, niech sobie stoi tu. Regał. O, będę miała gdzie książki wszystkie te poustawiać. Tylko wiecie co, zrobimy tak. Regał niech idzie tu. Stolik wypadł. Stolik będzie dekorem tu. Już? Ręce? Ręce. Ręce, które nie leczą. O, dobra. Mamy to. I jeszcze co? Dywan. Proszę bardzo. A może pod stolik? Niech okruchy mają gdzie być. Serio? Można tu dywany wieszać na ścianach? Okej. Okay. I mamy jeszcze jeden regał, który nie mam bladego pojęcia, gdzie wsadzić. Znaczy już mam. Stój tu. Proszę.
ręce niech zostaną i półkę damy sobie o tu nad telewizor. Nie wiem sobie, czy to półka kuchenna ją w sumie tutaj by wcisnął, ale po co i na co? I dlaczego? Dobra, spoko mi się wydaje, że to wyszło. Co tu mamy zrobić? Tutaj malujemy. Znowu, niepotrzebnie farbę sprzedawałam. To nic. A teraz tak, nabierz tej farby. Daj tu. Tutaj chyba jest to białe wystarczająco. A może zwiększyć lunetę? O, dziękuję. Szybciej pójdzie. Teraz się zastanawiam, czy ja w dobrym miejscu stoję, bo mi nic tutaj się nie zalicza, wiecie? To chyba chodziło o to. Ale tapeta była brzydka, umówmy się, prawda? Więc dobrze, że ją zamalowaliśmy, nikt się nie będzie czepiał, mam nadzieję. Dobra. A chodziło chyba o to miejsce do zamalowania, co przecież sami wbudowaliśmy, oczywiście. Nie, jeszcze zlecenia nie chcę kończyć. Ja mam jeszcze całą górę do wykończenia. No, tutaj jest, a tutaj... Biederko, możesz mnie przepuścić? Chodź, bo może się przydasz. Tutaj mamy kupić jakieś rzeczki jeszcze, dobra. O, było ty z siedziskiem, bardzo dobre, to znaczy siedzisko na buty. Dalej przetrzymuję ten przeklęty shift, a nie powinnam. Dobra, i teraz tu tak. Mamy znowu ten sam dywanik, tutaj zróbmy z niego wycieraczkę. Mamy, dobra, chyba najpierw się doniczkę kupuje, matko. Dobrze, niech tu będzie doniczka. Tu będzie habaś i zegar. Myślę, że tu będzie ok. Aha, i to pomieszczenie też mamy już skończone. Wiecie co, to ja sobie to sprzedam. Ludzie, noc się zrobiła. Nawet nie zauważyłam. Dobrze, tu zrobione. Czy tu coś chcecie? Tu ja bym, wiecie co, to wzięła po prostu... równie postawiła i tyle. Dobra, bo tutaj nic nikt ode mnie nie chce. Tu jest wyjście na dwór. Nie, to jest łazienka. Patrzcie, jeszcze łazienka nam tu została. Dobra. Zacznijmy może od toalety. Dziwne jest dla mnie to, że nie mam wyznaczonego miejsca, prawda? Myślę, że szafka zdecydowanie tu jest jej miejsce. I grzejnik. Chyba tu będzie ok. Tutaj bym jeszcze to wykończyła. A, jest do... A, okno nawet jeszcze nie umyliśmy. Patrzcie. Dobra. Okno proszę umyć. Patrzcie, włoski zachód słońca mamy. Sześciutkie już. Jeszcze tu. Jaki odgłos. Nie wiem, czy on był w poprzednim odcinku. Wcześniej nie zwróciłam uwagi. Dobra, i malowanko. No, teraz inny kolor przynajmniej, bo bym już się martwiła, że znowu coś sprzedałam niepotrzebnie. Dobra, tu wyznaczamy. Dawaj na wielką lunetę. O, i to będzie elegancko wyglądało. Super. Dobra, dawaj teraz jeszcze tam skończone. Tu widzę, chyba mamy. Dobrze, że nie przeszkadzał tam grzejnik. Tutaj musimy zmniejszyć. Dobra, to też mamy. Weź to już steguj, a to daj na sprzedaż. Okej. Tutaj też wszystko zrobione, no pięknie. Dobra, wiecie co, jak już mamy ten dół wykończony, dajcie te książki, zobaczymy, czy ja mogę je sobie ładnie tutaj ułożyć. Czy ja o tą... A, bo pamiętacie, tam były takie te też dołączenia. Proszę, książka. Widzicie, nie działa. Gdzie to były łączenia? To jest to. I najpierw było chyba na włącznik i włącznik z tą lampą chcę. Nie, z tą lampą nie działa. Z tą, o, z tą działa. Dawaj też tu, dawaj tu. A ta lampa co, trefna o to? Chyba tak. Czy ja to już dobrze... I z tym. Usuń przedmioty z grupy. Dobra, już działa. O? To tak jakby nie świeciło. To świeci na pewno, to świeci. To chyba nie świeci. Zaraz zobaczymy, czekajcie.
Nie no, z tym jest niby połączone, z tym też. To nie wiem, ja się nie znam. A tą... Nie, nie możemy. Myślałam, że można po prostu wziąć ją, dotknąć i ona będzie świeciła. Po co tam są dwa włączniki przy wejściu? Jestem ciekawa. O, tu. Nie pytam. Czy można położyć książkę na książce? O, można nawet, patrzcie, a tam wcześniej to nie działało. Dobra, wiecie co, ja sobie tutaj te książki może poprzenoszę, żeby tu jakoś to wszystko wyglądało. Dobrze, że ten regał kupiliśmy, przydatny, nie ukrywam. No i w kolejnym odcinku, myślę, pójdziemy sobie na górę, tam całą górę wykończymy. I zobaczymy, czy będą jeszcze w tym demo jakieś zadania, czy tylko na tym to się będzie kończyło. Dobrze, kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.